Witam serdecznie. Dziś rozpoczynamy w wyjątkowych warunkach i nietypowo. 26 marca 2020 roku, zgodnie z opiniami stacji sanitarno-epidemiologicznej w Sieradzu, nie zanotowano żadnego dodatkowego zachorowania, zarażenia koronawirusem, ale również nie zwiększyła się liczba osób poddanych obowiązkowej kwarantannie. To bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszego miasta. Jak Państwo widzicie, powiedziałem, że zaczynamy wyjątkowo. Zacząłem spotkanie od Państwa w masce ochronnej. Pozwolą Państwo, że zdejmę maskę. Jeżeli będziemy wsłuchiwali się w opinie fachowców i specjalistów, pewnie tyleż samo będzie zwolenników, co przeciwników stosowania masek ochronnych. Ale dziś chciałbym zachęcić Państwa do tego, abyśmy te maski stosowali. Wielu z nas, nie mając świadomości, że są nosicielami wirusa, może w wykonywaniu swoich obowiązków codziennych, związanych chociażby z zakupami, pośrednio zarażać inne osoby. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy samoistnie, bez obowiązku, nauczyli się stosować i korzystać z masek. Nie wstydźcie się masek. Maska to świadomość, że nie zarażacie siebie, swojej rodziny, ale też innych osób jako bezobjawowi nosiciele, bo każdy z nas może być bezobjawowym nosicielem. Maska chroni nas i innych, a szczególnie tych słabszych przed zakażeniem. Jeśli nie chcecie maski, skorzystajcie z prostych metod. Owincie się szalem lub chustą. Warto to robić. Społeczeństwo, czyli nasi mieszkańcy, odpowiedzieli bardzo na ten apel i przyszli tutaj licznie. Mamy godzinę 9:20, a już mamy około 20 osób. Myślę, że to jest bardzo cenna inicjatywa. Pobór tej krwi będzie robiony cyklicznie w każdy piątek od 3 aż do odwołania w godzinach od 9 do 12. Super. Fajna rzecz. Fajna sprawa, żeby coś takiego oddawać i ratować innym życie. Serdeczne podziękowania dla tych, którzy dziś od godziny 9 rano brali aktywny udział w dzieleniu się sobą z innymi. Mówię tutaj o krwiodawcach, którzy skorzystali z mobilnego punktu oddawania krwi. Za to ogromny szacunek i wdzięczność się należy. Ponad 13 litrów krwi oddanych przez kilkadziesiąt osób to jest ogromny dar, za co szczególnie dziękujemy. Tak, miasto włączyło się tutaj w pomoc. Rozumiemy trudną sytuację służby zdrowia. Na poprzedniej sesji z inicjatywy prezydenta miasta Sieradza radni podjęli uchwałę, która przekazuje 150 tysięcy szpitalowi tutaj w Sieradzu na zakup respiratorów. Wiem, że pan dyrektor już takie respiratory próbuje zamówić, bo są bardzo duże problemy, ale nawet jeżeli te respiratory nie dotrą teraz i nie będą ratować życia przy tej epidemii, to myślę, że będą służyć szpitalowi, bo zrobiliśmy to po konsultacjach z dyrekcją. Spytaliśmy się, czego potrzebują.